Na rondzie przy Nowym Moście nie mieszczą się ciężarówki, a skrzyżowanie z ulicą Tysiąclecia jest ciasne i niebezpieczne. Czyżby projekt budowlanej obwodnicy Puław przewidywał zjazdy jedynie dla samochodów osobowych? Obwodnica Puław miała odciążyć miasto, ale także gwarantować płynność ruchu pojazdów. O ile obwodnica ruch ułatwi, o tyle zjazd z niej może być kłopotliwy, szczególnie dla kierowców autobusów i ciężarówek, którzy zwrócili naszą uwagę na problemy, jakie już napotykają i jakich spodziewają się, obserwując budowę. Pierwszym niewygodnym miejscem jest to, w którym obwodnica łączy się z Aleją Tysiąclecia. Drogi bardzo wąskie, kręte i praktycznie, gdy samochód na tym podjeździe ulegnie awarii, nie ma jak go ominąć, bo są barierki, na środku przedział. Miało być dwukierunkowe, dwupasmówki, a wychodzi tylko na jeden pas ruchu w jedną stronę. Dla mnie następne wydane pieniądze, dużo gadki, efekt żaden. Na barierkach przy ulicy już widać otarcia w miejscach, gdzie ciężarówki nie mieszczą się w zakręt. Kolejnym bublem według kierowców jest nowe, zbyt wąskie rondo na ulicy Dęblińskiej. To jest rondo dla osobowych samochodów. Najeżdża się bardzo powoli i jest ciężko wyrobić się na tym kółeczku. Natomiast samochody o dłuższym, tak jak tir z naczepo, czy jeszcze samochód z przyczepo, najeżdża praktycznie już na sam piach. Zdaniem ekspertów wykonawstwo jest zgodne z projektem, a ten stworzono z uwzględnieniem warunków przedstawionych przez zarządców dróg. Rozwiązanie w pełni odpowiada wymaganiom w tym zakresie. Wymaganiom, które wynikają z parametrów pojazdów tych normatywnych dopuszczonych do ruchu po polskich drogach. Tu każdy pojazd normatywny może przejechać i przejedzie. Odpowiadają natężeniu ruchu, odpowiadają warunkom tym lokalnym. Poza tym mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa. Te rozwiązania mają na celu wyhamowanie ruchu, spowolnienie ruchu. Kierowców taka argumentacja nie przekonuje. Jeśli będziemy wyhamowywać do zera, to będziemy mieć korki. A tu miało być usprawnienie. Rondo nie ma jeszcze wyglądu ostatecznego. Nawierzchnia asfaltowa zostanie podniesiona o 5 cm, dzięki czemu najeżdżanie na krawędź wysepki nie będzie tak uciążliwe. Po zakończeniu robót inwestycja będzie monitorowana. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że rzeczywiście coś jest nie tak, to będziemy starali się to wszystko doprowadzić do takiego stanu, żeby to było funkcjonalne w pełni. Wykonawcy zapewniają, że ewentualne poprawki nie będą oznaczały całkowitej przebudowy ronda. Kierowcy mają co do tego poważne wątpliwości.